Opowiem Wam dzisiaj pewną historię, prawdziwą, z życia wziętą, coś, co przydarzyło mi się dosłownie kilka dni temu, a po części, częściowo, w pewnym sensie bohaterką tej historii jest paczka. Otóż zamówiłam coś do mieszkania, zamówiłam to przesyłką kurierską, zamówiłam tę paczkę, dosyć dużą, i czekałam na dostarczenie paczki. Dostałam wiadomość, powiadomienie od firmy kurierskiej, że paczka już jest w drodze, zostanie dostarczona dzisiaj, tego konkretnego dnia, i było tam imię kuriera oraz numer telefonu. To imię było wyjątkowe, dla mnie nietypowe, ponieważ brzmiało jak takie imię uniwersalne, które mogłoby być zarówno imieniem kobiety, jak i imieniem mężczyzny. Więc zadzwoniłam pod ten numer, żeby ustalić precyzyjnie, bardziej godzinę dostarczenia paczki, ponieważ planowałam wyjść z mieszkania. Zadzwoniłam pod ten numer i usłyszałam kobiecy głos: słucham. I w tym momencie ogarnęła mnie dezorientacja, bo spodziewałam się po drugiej stronie głosu męskiego. Więc powiedziałam: czy to kurier? I kobieta po drugiej stronie powiedziała: tak, to kurier. Więc ja już kontynuowałam normalnie, ale jeszcze z tyłu głowy miałam takie zaskoczenie i zapytałam, powiedziałam: dzień dobry, dzwonię w sprawie paczki. Chciałam zapytać, o której godzinie uda się pani ją dostarczyć. Więc ustaliłyśmy ten zakres godzinowy. I teraz dlaczego o tym opowiadam? Ponieważ wchodzimy tutaj na teren taki językowy nazw zawodów w formie męskiej kurier, a w formie żeńskiej kurierka. I ten temat jest w mojej nowej książce Uzupełnij luki. Gdy będziecie już niedługo, mam nadzieję, ćwiczyć, uczyć się rozwijać swoje słownictwo z moją książką, to zobaczycie, że ja tam wszystkie, praktycznie wszystkie nazwy zawodów, osób podaję w obu formach, w liczbie mnogiej, bo podręcznik jest o liczbie mnogiej. Więc w moim podręczniku znajdziecie formę kurierki w liczbie mnogiej i formę kurierzy w liczbie mnogiej, a więc formę niemęskoosobową kurierki i formę męskoosobową kurierzy. I teraz to jest dla mnie ciekawe, że napisałam tę książkę, w której mam symetryczne nazwy żeńskie i nazwy męskie, nazwy niemęskoosobowe i nazwy męskoosobowe, a w prawdziwym życiu, gdy odebrałam telefon od kurierki, byłam zaskoczona, bo nie usłyszałam tam głosu męskiego, bo w moim całym życiu tylko dwa razy spotkałam kobiety wykonujące ten zawód, kobiety, które dostarczyły mi paczkę. I jaki z tego wniosek? Tę myśl, którą tutaj chciałabym Wam przekazać, zawarłam też w książce Uzupełnij luki, a ta myśl brzmi, jest następująca. Nie jest ważne, czy powiemy o osobie wykonującej dany zawód kurier czy kurierka, ta forma męska czy żeńska to nie jest najważniejsze. Bo z różnych powodów możemy chcieć użyć formy kurier lub kurierka, podkreślić tę płeć lub nie. Najważniejsze jest w tym wszystkim, żeby zwracać się do siebie nawzajem z szacunkiem i pamiętać, że najważniejsze to zwracać się do odbiorcy naszego komunikatu tak, jak on czy ona sobie tego życzy. I jeśli będziemy o tym pamiętać, to wszystkim nam będzie się łatwiej komunikować. Warto używać, poznawać formy męskie i żeńskie. Warto tutaj ćwiczyć je, uczyć się ich symetrycznie, bo uczenie się tych form w obu właśnie wersjach męskiej i żeńskiej, niemęskoosobowej, męskoosobowej, to jest rewelacyjne ćwiczenie słowotwórcze i gramatyczne. I jeśli myślicie, gdzieś tam na horyzoncie widzicie oczami wyobraźni z siebie na poziomie B2, to musicie sprawnie umieć tworzyć te nazwy. Męskie, żeńskie, niemęskoosobowe, męskoosobowe. I właśnie, mamy słowo kurier i mamy tutaj kurierkę. W liczbie mnogiej forma niemęskoosobowa to będą kurierki, a w formie męskoosobowej to będą kurierzy. I tutaj, tworząc te formy niemęsko-męskoosobowe albo od formy w liczbie pojedynczej kurier, liczbę mnogą kurierzy, pamiętajcie o zmianach. I tutaj ta zmiana to jest ry, które przechodzi w ży, kurier, kurierzy, kurierzy, kurier. Więc ta zmiana idzie jakby w dwie strony, ry, ży.
I właśnie, zróbmy ćwiczenie. Zróbmy ćwiczenie. Ja Wam podam w pewnym sensie definicję, a Wy podajcie, powiedzcie, napiszcie najpierw formę w liczbie mnogiej niemęskoosobową, a następnie w liczbie mnogiej męskoosobową. I zacznijmy od czegoś łatwego. Te osoby występują na przykład na scenie w teatrze. Są to aktorki i są to aktorzy. Te osoby piszą na przykład podręczniki i ich nazwisko jest na okładce. Te osoby to autorki i te osoby to autorzy. I ostatnie, te osoby sprawdzają bilety na przykład w autobusie i wystawiają mandaty, jeśli ktoś jedzie na gapę. Te osoby to kontrolerki i te osoby to kontrolerzy. Więc taką historią o kurierce, o kurierze chciałam się z Wami dzisiaj podzielić, przy okazji pokazać Wam tę alternację ry-ży i przy okazji pokazać Wam inne tego typu pary, autorzy, autorki, kontrolerki, kontrolerzy, aktorzy, aktorki i powiedzieć, przekazać, że tworzenie nazw męskich, żeńskich, niemęskoosobowych, męskoosobowych to jest coś, co musicie umieć, jeśli na poważnie myślicie o poziomie B2. I to wszystko będziecie też mogli poćwiczyć z moją książką Uzupełnij luki. To na dzisiaj wszystko i do zobaczenia w kolejnej lekcji. Na razie, cześć!